Ale tu? Dobra, dobra. No nie pchaj się tam do tyłu. Komendantę! Co ty się? A krowy wydują na dzisiaj? Zależy, gdzie był na imprezie. A gdzie jest sołtys? Gdzie? Zabił prostatą. Gdzie jest bankier? Weźcie przodu przejść, mam mu kurde, bo będę kopcił, wiesz? Daj jeszcze trzech idzie. Bo pewnie zaraz zobaczę parę rąk. Kto nie ma waluty? Kto nie zapłaci? Mamy cztery. Ale nie chcę o tym rozmawiać. No nie, właśnie. Spóźniarskich po odprawie zapraszam. O, są jeszcze mega spóźniarscy. Ale słuchamy, nie mówię, że na dwunastą, ja nie mam. Dobra, teraz ten 10, maksymalnie 10 minut skupienia, tak? Odnośnie respa, to betonowe dookoła tutaj nie gra. Nie walimy do wiary, która stoi tu. Na drodze betonowej tej, tamtej, tutaj, wszędzie już można. Ale jeżeli ktoś stoi tu, czy tam, to jak zobaczę, że ktoś wali z wału do niego, klapę jakąś okrutną kawę. Przez kolano i jadę. Na gołą dupę! Magiczny kalosz zagłady potrafi robić do rupa. Będzie musiał wdychać przez pierwsze. Nie strzelamy, więc jeżeli wychodził się, to żeby też nie było niejasne. To nie było tam będą nas strzelać. To bądźcie łatwiejsze. Tędy. Gdzieś się uda. To odnośnie respa. Teraz tak, jak trafiamy do respa? Tak jak zawsze, po trafieniu. Tylko że, jeżeli zostaniecie trafieni, siadacie, kładziecie się, nie wiem, stoicie, matka, i obciążą dwie. Jeżeli ktoś z waszej ekipy podleci i da wam swojego meczpaka, wracacie do gry. Znowu obrywacie, ale znajdzie się jeszcze jeden wariat, który wam odda swojego meczpaka, wracacie do gry. Każdego meczpaka, jeżeli byliście leczeni, zaczepcie sobie na szpeju, replice, czapce, goglach, czymkolwiek, tak żeby było to widoczne. Jeżeli ktoś wyskoczy z sześcioma, to uznam, że jest naprawdę dobrym. Dobry fajter. Generalnie nie można leczyć się samemu, można leczyć tylko drugą osobę. Jeżeli pomarańczowy uleczy żółtego, proszę bardzo. A, można uleczyć... Nie ma limitu leczeń? Nie ma limitu leczeń. Można leczyć wroga? Można, ty słuchasz? Dziękuję, nie mówię, że to pomarańczowy na ojcu. Dobra, jeżeli grać w innej drużyny niż moja, czyli z innym kolorem tak. Dobra, nieważne. Ja nie jestem w drużynie. Ja jestem z tymi drużynami. Dobra, bo przedłużamy trochę. Teraz tak. Jeżeli ktoś już leży ranny i podejdzie do niego przeciwnik i będzie go chciał przeszukać, ma prawo to zrobić. Podchodzi w sklepie, przeszukujecie. Wtedy macie obowiązek oddać mu wszystkie przedmioty, jakie targacie. Nie mam na myśli replik, magazynków, kamizelek i tym podobnych, ale przedmioty... A komórkę może wziąć? Nieśmiertelnik, kafel... A wziąłeś? Osobisty? Ale tylko wtedy, jeżeli zadeklaruje... No bo ja robicie to. To raz. Nie dopuszczam sytuacji, w których... Widzę, że leżę sobie, czekam na uleczenie, ktoś do mnie idzie, no dobra, to ja idę do lepsza, tak? Nie, taki fałszyw już nie róbcie, już poczekajcie tą chwilę, minutę, dwie, jeżeli jest rzeczywiście sytuacja, że nikt do was nie będzie ani z medpakiem, ani z przeciwnik, wracacie do lepsza. Żeby nie było też sytuacji, że leżycie w terenie, macie 15 minut, spalicie się fajnie i wracacie dopiero wtedy. Jeżeli uznacie, że już nie się, to jeszcze masz nieśmiertelnik. Chwileczkę, to było po odprawie. Obca. Ty pingwin, ty. Pingwin. Na Spitsbergen spiewa. Nie, jeżeli ktoś wróci trzema, dwoma metpakami, ustawię wreszcie. Dopiero jak wychodzicie, pobieracie jeden metpak, jeden nieśmiertelnik, stówy, już drugie nie
dostaniecie za darmo. Za stówę. Trzeba będzie... Chyba, że za stówę. Dobra, nie jestem.